Szczególnie witam pana Jana Musiała, pana Sejm RP, pana Bronisława. Pana Bronisława Dudkę, posła na Sejm RP. Pana profesora Zbigniewa Świąkalskiego, pierwszego ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Pana Jana Puchałę, starostę Limanowskiego. Pana Jacka Pająka, starostę Bocheńskiego. Pana Tomasza Całkę, wicestarostę. Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni, pana Aleksandra Rzepeckiego. Zarząd Powiatu w Bochni. Witam. Witam wójta gminy Limana, pana Władysława Pazdana. Wójta gminy Czciana, pana Józefa Nowaka. Wójtów i burmistrzów powiatu bochńskiego. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bochni, pana Marka Rudnika. Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni, pana Krzysztofa Kokoszkę. Przewodniczącego Rady Gminy Czciana, radnych powiatowych oraz gminnych. Serdecznie witam przybyłych księży. Witam księdza prałata Józefa Waśniowskiego, kustosza Sanktuarium Matki Boskiej w Pasiercu. Księdza Jerzego Jawora, proboszcza z Kamiennej oraz księdza Marka Jawora z Kamiennej. Księdza Kazimierza Basistę, proboszcza z Nowego Rybia. Panią Bożenę Stanówka-Gizę, kierownika oddziału koordynacji usuwania skutków klęsk żywiołowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Pana Jana Wałęgę, kierownika Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Pana Marka Urbańskiego, dyrektora powiatowego zarządu dróg Limanowej. Pana Józefa Łagosza, prezesa firmy Buddruk. Serdecznie witamy sołtysów, dyrektorów, wszystkich pracowników, media oraz wszystkich przybyłych gości. Bardzo. Panowie posłowie, panie ministrze, panie starosto, panowie wójtowie, czcigodni księża, szanowni państwo. Piękny dzień, dzień zwycięstwa. Dzień zwycięstwa nad historią, dzień zwycięstwa nad trudnościami przyrody. Patrząc dzisiaj na efekt naszej wspólnej pracy, na osiągnięcie Rady Powiatu Bochyńskiego, Zarządu Powiatu Bochyńskiego, wspieranej przez naszych zacnych przyjaciół, powiat limanowski, gminę Limanowa, gminę Czciana, ale i też przez powiat bocheński, wspierany przez wielu przyjaciół. Mogę z dumą powiedzieć, zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy po 40 latach nie naszą wojnę. Zwyciężyliśmy po 40 latach trudności obiektywne, trudności finansowe, trudności konstrukcyjne, trudności geologiczne. Pozwolę sobie przypomnieć, że jeszcze niedawno tutaj, może nie ściernisko, ale stały bardzo brzydkie, sodrealistyczne słupy, będące przedmiotem tak naprawdę przypomnienia. Przypomnienia, że jeżeli budujemy, to budujemy po to, żeby zbudować, a nie po to, żeby budować. 2 miliony 700 tysięcy złotych
które powiat bocheński uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wzbogacone o 650 tysięcy z budżetu powiatu bocheńskiego, o 50 tysięcy z budżetu powiatu limanowskiego i o 50 tysięcy z budżetu gminy Limanowa, to środki, które pozwoliły inwestorowi, powiatowi bocheńskiemu zrealizować tę inwestycję. Chciałbym w tym punkcie, w tym miejscu, wszystkim osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie, bardzo serdecznie podziękować. Będziemy jeszcze szczegółowo ten temat rozwijać, natomiast w sposób szczególnie ciepły chciałbym po raz pierwszy, ale na pewno dzisiaj nie po raz ostatni, złożyć serdeczne podziękowania na ręce tych ludzi, którzy na etapie inicjatywy wspierali mnie, wspierali zarząd powiatu i powiedzieli, to jest możliwe. Zarówno pan poseł Jan Musiał, który współuczestniczył w rodzeniu się tego pomysłu, pan poseł Bronisław Dudka, również wspierający nas od samego początku, ale to również wójt gminy Ściana, pan Józef Nowak. Cieszę się, że w tamtej kadencji rozpoczęty projekt, pamiętajcie, w tej kadencji wspólnie możemy oddawać. To jeszcze szereg innych osób, ale jeszcze dwie w sposób szczególnie ciepły chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, to cesarskie cesarzowi. Panie ministrze, głęboko pozostanie w moim sercu i wszystkich osób, które mają świadomość tego, jak wielką życzliwością obdarzał pan nas od początku pańskie zaangażowanie. Po raz pierwszy dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. I co boskie Bogu. Zwracam tutaj wyrazy swojego szczególnego, nierozmodlonego, ale przecież bardzo przyjaznego podziękowania w kierunku księdza Józefa Waczyńskiego. Księże Józefie, no, co prawda z tego padało łez i smutku, ale rozkładałeś te ręce nad tą inwestycją od początku. I jak widać, serdecznie. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, samo południe rozpoczęte imprezy, spotkania, podziękowań. Oczywiście o niczym innym Państwo nie marzycie, niż teraz wysłuchać podziękowań do wszystkich pojedynczych osób w tym punkcie, a potem jeszcze raz. Będę na to, będzie na to okazję. Chcę powiedzieć tak, że jest to przykład tego, że mądre myślenie i zgoda buduje. I dzisiaj, jak patrzymy ten obiekt, to chyba przyznacie Państwo, że w sensie jak najbardziej dosłownie. Dziękuję serdecznie. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi. Z pokorą zanieśmy wspólne błagania do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą wiodącą do wiecznej Ojczyzny. Panie Jezu, wystarczy się człowiekiem, przebywałeś pośród ludzi, sprawy się wspierani w obecności postępowali drogą miłości. Ciebie prosimy. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą. Jezuską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław tych wszystkich, którzy będą przejeżdżali przez ten most. Swoją łaską przeze ich drogi, bądź z nimi w drodze. Broni wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa, Pana naszego. Pozwólcie Państwo, że dziękując Bogu i stawiając Matki Bożej, podziękuję gospodarzowi bocheńskiemu, panu staroście, panu Jackowi. Wszystkich przywitał. Zawsze z otwartym sercem wszystkich wita. I kiedy rozpoczął w Bochni, stawiając pierwsze kroki jako starosta, spotkaliśmy się, przyznał się do korzeni Burku, z którego ja pochodzę. Jego rodzina stamtąd się wywodzi. I mówi tak, powiedz mi,
w jaki sposób mógłbym przybliżyć Bochnię do Limanowej. Tu jesteś tyle lat i czujesz to miejsce. I wtedy mówię mu, Jacuś, prosiłbym cię o dwa zadania. Ażebyś zrobił remont drogi przez Tarnawę, która jest wyboista, a tak bardzo potrzebna mieszkańcom południowej strony Limanowej, tym Barkowi, gdyż do Krakowa bardzo skraca odległość. A drugie zadanie, o co tyle lat się modli cały rejon, żeby wreszcie kiedyś powstał ten most kamienny na Czarnym Włosie. Pan się przejął wtedy, pan Jacek, i mówi, to co będzie prostsze, zrobimy szybciej. W przeciągu kilku miesięcy była przygotowana droga przez Tarnawę. To zadanie będzie trochę trudniejsze. Ale byłem przekonany, znając jego odwagę i to, że się nie zraża, żyłem nadzieją, powiedziałem, Jacek, będziemy cię wspierać w modlitwie. I były te spotkania na plebanii na sercu. Tu bardzo dziękuję panom posłom za to, żeście wsparli i pomogli docierać tam do Warszawy. A nasze wołanie o to, żeby ten powstał most, kierowaliśmy do Boga. Dzisiaj chcę nie tylko podziękować, ale przyrzec, że będę dziękował w imieniu tego rejonu dozgonnie z ludźmi, którzy z tego będą korzystać. Na to cierpliwie czekali. Zapraszam do uroczystego przecięcia wstęgi pana Jacka Pająka, starostę Wojewódzkiego, pana Tomasza wicestarostę, pana Józefa Nowaka, wójta gminy Ściana, pana profesora Zbigniewa Świętowskiego oraz pana Adama Kortę, dyrektora powiatowego zarządu dróg Polskich.